Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku poradnika do Kerbal Space Program. Dzisiaj nauczymy się budować podstawową rakietę. Powiem wam o kilku podstawach jej budowania. Aby zbudować rakietę, należy wejść do tego środkowego budynku, do tej wieży po środku. To jest nasze centrum budowy rakiet. Tu będziemy budować nasze rakiety. Oczywiście trzeba kliknąć, wejść do środka. I teraz tak. Żeby zbudować rakietę, potrzebujemy kabiny, gdzie będzie siedział nasz pilot, zbiornika z paliwem, który znajdziecie w drugiej zakładce, fuel tanks, ja wezmę sobie taki, i dysze, gdzie będzie to paliwo, gdzie będą odpadki wylatywały. I to wystarczy, żeby rakieta poleciała. Musicie pamiętać, żeby dysza i zbiornik z paliwem były tego samego typu. W tym wypadku wziąłem silnik na paliwo ciekłe. Silnik rakietowy. Tak, zobaczymy jak to działa. My naciskamy spację, żeby odpalić rakietę. I nam ładnie leci. Shift i Control służy nam za zwiększenie bądź zmniejszenie ciągu. WASD możemy sobie sterować kierunkiem. Jak widzicie, bardzo szybko lecę w tej chwili, ale bardzo szybko się zużyje paliwo. Jak widać po lewej stronie. W Kerbalach są dwa podstawowe typy paliwa. Jedno z nich to jest paliwo ciekłe, które wam pokazałem, a teraz wstawiam paliwo stałe. To jest dopalacz z paliwa stałego, jak widzicie tutaj pisze Solid Fuel. I jego charakterystyczną cechą jest przede wszystkim cena. Kosztuje tylko 200. Tymczasem zbiornik paliwa ciekłego tej samej wielkości kosztuje 275, plus dodatkowo dysza kosztuje 1200. A tutaj macie dwa w jednym, zbiornik paliwa z dyszą jako jeden element, przez co wasza rakieta będzie mniejsza i tańsza. No ale jak wiadomo, jeśli coś jest tanie, to musi być słabsze. I tak jest także z Kerbalami. Prostota silnika z paliwem stałym, niestety kosztem tego jest to, że nie można w ogóle kontrolować mocy. Jak odpalicie spacją ten silnik, to po prostu na pełnej mocy do końca zbiornika paliwa wam leci. Dodatkowo, ponieważ nie można za bardzo układać się ze zbiorników i dysz różnych kombinacji, no to niestety jesteście bardzo ograniczeni i nie możecie sobie właśnie zbiorników włączyć. Więc no, to są dwa podstawowe typy paliw. W następnym odcinku nauczę was, jak robić wielostopniowe, wieloetapowe rakiety, tak jak misja Saturn 5. Zapraszam do następnego odcinka w poradniku. Trzymajcie się.